Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Krak, jestem odpowiedzialny za sprzedaż iseki w Polsce. Jesteśmy na testach maszyn koszących we Wrocławiu w kwietniu 2017 roku. Jesteśmy tutaj przy maszynie iseki SFH 240. To jest druga wersja. Wyposażona ona jest w kosz do zbierania trawy i w kosiarkę, akurat w tym przypadku 122 cm szerokości. Jest to maszyna w pełni produkowana w Japonii, także można wywnioskować, że jest dobrej jakości i będzie służyła długie lata. Jest to maszyna profesjonalna, czyli do ciągłej pracy, do zastosowań, powiedzmy sobie, zarobkowych. Chociaż zdarzył się, nie ukrywam, klient, który zakupił taką maszynę na prywatne potrzeby, ale generalnie maszyna jest tak skonstruowana, żeby działała przez długie lata i żeby zarabiała pieniądze w firmie, która ją używa. Ma bardzo dużą wydajność koszenia, ponieważ jest tutaj 27-konny silnik diesla. Mamy tutaj koncepcję maszyny z przednim dekiem tnącym, który ma i plusy, i minusy. Nie mówię, że maszyna jest idealna w każdych warunkach i w każdej pracy, bo każda maszyna jest do czegoś zaprojektowana. Przednik dek tnący pozwala operatorowi widzieć troszkę bliżej trawę, w związku z czym operator widzi dokładnie na co najeżdża, a wiadomo jak w mieście na trawnikach, jakie rzeczy potrafią się znaleźć, więc jest tutaj ten jakby bliższy widok trawy. Dodatkowym plusem przy zastosowaniu przedniego deka tnącego jest to, że możemy podjechać bliżej pod drzewka czy pod krzewy, w związku z czym wytniemy bardziej i mniej pracy zostaje dla kosiarzy z ręcznym sprzętem. Plus jest również taki, że tylne koła są skrętne, w związku z czym przedni dek tnący robi dosyć małe kółko, gdy maszyna jest na pełnym skręcie, w związku z czym objeżdżanie drzewek też jest bardzo wygodne bez cofania. Natomiast minusem tego typu sprzętów zawsze jest podawanie trawy do kosza. I to nie tylko w iseki, to w każdej marce. Po prostu w jakiś sposób ta trawa musi zostać dotransportowana. W związku z czym musi być zastosowane wspomaganie wyrzutu tej trawy do kosza, ponieważ sam pęd noży nie potrafiłby dorzucić trawy aż tak wysoko, a już na pewno nie w każdych warunkach. Więc w takiego typu maszynach jest zastosowana turbina, taki wentylator, który po prostu zasysa trawę, którą podają noże. W naszych maszynach ta turbina jest bardzo wydajna, ma dużą jakby średnicę, w związku z czym ta trawa jest szybko zabierana i maszyna się nie zapycha, nawet w trudnych warunkach. W naszych maszynach turbina jest stalowa, w związku z czym jest dosyć odporna na to, co razem z trawą czasami wpada do kosza, więc jest małe ryzyko, że ją uszkodzimy. Natomiast tym minusem jest, że zawsze trzeba dodać koszt eksploatacji również turbin, oprócz tego, że noży, bo nic nie trwa wiecznie, a jest to jednak element, który stale napotyka trawę i różne inne rzeczy. Maszyna SFH 240 jest wyposażona w kosz do trawy. On jest wielkości 550 litrów, w związku z czym jest dość duży i nie co chwilę trzeba go wyrzucać. Oczywiście zależy od wielkości i gęstości trawy, jaką kosimy. Obsługa jest intuicyjna. Mamy wszystko sterowane hydraulicznie, w związku z czym operator nie musi się męczyć z żadnymi dźwigniami, po prostu przełącza hydrauliczne dźwignie do podnoszenia kosza, podnoszenia kosiarki, jak również sama jazda jest hydrostatyczna, więc odbywa się bez kłopotów. Reasumując, to jest najmniejsza
z kosiarek u nas z przednim dekiem tnącym o mocy 27 koni, która jest naprawdę stworzona do wydajnej pracy. W ofercie mamy również większe i nawet do 55 koni. Także zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej iseki.pl lub naszego profilu na Facebooku. Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Krak. Jesteśmy we Wrocławiu na testach maszyn. Jest kwiecień 2017 roku. Jesteśmy przy kosiarce Iseki SXG323. Marka Iseki jest to japońska marka. Maszyny nadal są produkowane w Japonii, co przemawia za ich trwałością. Maszyna SXG323 to jest profesjonalna kosiarka do ciągłej pracy. Wyposażona jest w 22-konny silnik diesla, 3-cylindrowy. W tej samej wielkości mamy maszynę o symbolu SXG326, która wygląda tak samo jak ta obecna, ma po prostu kilka koni więcej, bo 27. Ta maszyna jest wyposażona w dek tnący o szerokości koszenia 122 cm oraz w kosz wysokiego wysypu trawy o wielkości 600 litrów. Maszyna służy do ciągłej pracy, dlatego operator ma bardzo wygodną pozycję. Wszystkie przełączniki czy wajchy od hydrauliki są w dogodnym miejscu, więc można powiedzieć, że operator, nalawszy rano paliwa, może jeździć cały dzień. Nie tyle, że nie schodzić z maszyny, co nawet nie musi trawy później wysypywać gdzieś widłami na przyczepę, ponieważ ta maszyna podniesie kosz do 1,97 metra i wyrzuci trawę prosto na przyczepę czy do kontenera. Jest to w pełni profesjonalne zastosowanie o dużej wydajności koszenia. Dek tnący jest wykonany w Japonii również z bardzo dobrej stali, w związku z czym jest bardzo odporny na uderzenia i na oczywiście trwałą pracę. Napędzany jest przekładnią kątową, co jest, że tak powiem, bardzo profesjonalnym rozwiązaniem, bardzo twardą przekładnią zębatą, która to no, musi taka być, żeby maszyna była profesjonalna, żeby radziła sobie w naprawdę trudnych warunkach. Dodatkowo na deku tnącym mamy taką klapkę, którą możemy przesunąć, powodując otwarcie dolotów powietrza, które to pomagają w ciężkiej trawie, w sensie mokrej trawie, w gęstej trawie, albo gdy kosimy nisko i tego powietrza od spodu po prostu jest mniej, bo to noże wykonują wir powietrza, który powoduje, że trawa jest wpychana przez duży tunel do kosza. Kosz maszyny SXG323 jest wykonany ze stali, podnosi się na 1,97 m wysokości, gdzie trawę można wyładować na przyczepę. Co ważne, kosz otwiera się jeszcze do tyłu, w związku z czym operator położy trawę na przyczepie nie przy samej burcie, ale w miarę na środku. Tunel, którym trawa wylatuje do kosza w modelu SXG323, jest naprawdę duży. Szerokość jego świadczy o tym, jak dużo trawy maszyna może wrzucić do kosza naraz, czyli gęsta lub
mokra trawa nie stanowi problemu. Oprócz tego, gdyby jednak operatorowi udało się zatkać ten tunel, bo to jest ten najbardziej wrażliwy punkt zawsze w kosiarkach, bez schodzenia z maszyny operator jest w stanie sobie poradzić z tym problemem. Wystarczy, że przełoży wajchę od klapy do tyłu. Czyli maszyna automatycznie wrzuci tę trawę z powrotem do kosza. Reasumując, maszynę Iseki SXG323 oceniam jako najbardziej profesjonalną w stosunku do ceny tutaj na polskim rynku i rzeczywiście najczęściej ta maszyna jest sprzedawana do firm, które zajmują się usługami zarobkowymi cięcia trawy. Zapraszam na naszą stronę iseki.pl do obejrzenia innych modeli oraz znalezienia więcej szczegółów i danych technicznych. Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Krak, jestem odpowiedzialny za sprzedaż Iseki w Polsce. Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu, jesteśmy na trasie pokazów po Polsce. To są pokazy maszyn koszących marki Iseki w produkcji japońskiej. Stoję przy modelu SXG216, oczywiście marka Iseki. Jest to nasza najmniejsza kosiarka, przystosowana do tego, żeby cały dzień kosić trawę i operator nie musi schodzić z maszyny, ponieważ jest tak zaprojektowana, żeby była jak najłatwiejsza i najbardziej komfortowa obsługa tej maszyny. Maszyna wyposażona jest w silnik diesla o mocy 16 koni mechanicznych i wysokim momencie obrotowym. Ma większą wydajność właśnie z racji wyższego momentu obrotowego w silnikach diesla niż benzynowych. W związku z czym możemy szybciej kosić trawę, bardziej wydajnie, co jest bardzo potrzebne firmom, które zarobkują na koszeniu trawy, gonią ich terminy. Maszyna jest wyposażona w standardzie w dek tnący o szerokości 102 cm, który jest napędzany przekładnią kątową na deku tnącym i wałem kardana, który doprowadza moment obrotowy właśnie do przekładni kątowej. To jest bardzo profesjonalne zastosowanie. Na deku tnącym nie ma żadnego paska, który trzeba eksploatacyjnie zmieniać. W niektórych maszynach jest on odsłonięty, więc jest wrażliwy na uszkodzenia. Także tutaj mamy twardą przekładnię kątową.
Oczywiście ona jest zabezpieczona przed zniszczeniem w momencie, gdy nóż uderzy na przeszkodę, której nie potrafi pokonać. Jest zabezpieczona dwoma kołkami ścinającymi, które są zamontowane na nożu. I one się po prostu zetną w momencie, gdy nóż uderzy w coś twardego, czego nie potrafi pokonać. Ta maszyna jest bardzo prosta. Mechanicznie jest podnoszony dek nocy, czyli ręcznie za pomocą dźwigni, więc nie chodzi to ciężko. Kosz opróżniany jest również mechanicznie wajchą tutaj z tyłu. To jest też wspomaganiem amortyzatora gazowego, więc nie jest ciężka obsługa, natomiast jest to obsługa manualna. Jest to spowodowane tym, że maszyna miała być tania, a bardzo dobra, czyli nie jest wyposażona w zbędne układy hydrauliczne. Napęd tej maszyny jest hydrostatyczny, napęd jazdy. Steruje się dwoma pedałami do przodu, do tyłu. Jest to bardzo intuicyjne i bardzo proste. Bardzo ważnym elementem wszystkich kosiarek, które zbierają trawę, nie tylko naszych, jest to, że maszyna w ciężkich warunkach nie powinna zapychać się. To znaczy, trawa nie powinna powodować zatkania tunelu, co uniemożliwia dalszą pracę. W maszynach amatorskich, mniej profesjonalnych jest to po prostu problem, że nie możemy wyjechać w mokrej trawie, czy wtedy, kiedy jest rosa, czy jest bardzo gęsta, lub musimy kosić bardzo, bardzo powoli. W tej maszynie mamy bardzo duży tunel, w którym wylatuje trawa do kosza, a dodatkowo mamy specjalną dźwignię, która umożliwia przepchanie trawy klapą do kosza, czyli w tunelu taka klapa się odchyla, która powoduje wrzucenie ewentualnie zakleszczonej trawy do kosza. Sam tunel tego wylotu jest duży, w związku z czym jest dosyć trudno ją zapchać. Prostota obsługi tej maszyny przejawia się m.in. w bardzo łatwym regulowaniu wysokości cięcia. Przesuwamy po prostu ustawienie na tarczy i opuszczamy dek do żądanej wysokości koszenia. Sam dek tnący jest bardzo twardy, wykonany w Japonii również z bardzo dobrej stali, także jest bardzo odporny na ciężkie warunki. Czyszczenie jest bardzo proste, wystarczy podłączyć wąż z wodą do tej złączki i włączyć noże. Wtedy ta woda dzięki nożom rozpryskuje się po całym agregacie, również wpada do tunelu, w związku z czym mamy w kilka chwil dosłownie wyczyszczoną całą maszynę po całym dniu pracy. Podsumowując, określam Iseki SX G216 jako tą pierwszą maszynę, gdzie firmy zajmujące się koszeniem trawy zarobkowym przechodzą z benzyny na diesla. Jest to w pełni profesjonalne zastosowanie, naprawdę przyzwoitych pieniądzach i bardzo niskie koszty eksploatacji. Zapraszam na naszą stronę iseki.pl lub na nasz profil na Facebooku.